Yo, yo! Hej, Zygmuncie, król stary, tacy jak wy, to filary. Zygmunt August, Zygmunt August, gość co gest miał i co miał gust. No, dzień dobry. Zygmunty. Dwa Zygmunty dzisiaj siedzą. Zygmunt stary i Zygmunt August. To znaczy, że wracamy do historii. Do ostatnich Jagiellonów. Będzie się działo. Kulturki. Kulturki. Jagielloni to ten od Jagieły. Tak. Może się najpierw przywitamy. Nie. A kim stary, kogo był synem? Zygmunt był synem Kazimierza. Jagiellończyka. Jagiellończyka. Dokładnie. I może się przywitamy. Cześć. Cześć. Elo. Cześć. Elo. Cześć. Tu traperki, dzisiaj znowu z nad... Owisły. Odry! Dzisiaj z nad Odry. Dzisiaj dziewczyny się zapytały, dlaczego traperzy z nad Wisły chodzą w takich śmiesznych czapkach. I chyba muszę im to wyjaśnić. A wiecie, kto to jest traper? To nie jest T-raper, tylko traper. Kto to jest traper? Chyba jest taka marka butów, a nie? A też się tak mówi, to prawda. Ale traperzy... Traperki! Tak. Traperzy to byli tacy ludzie też, o których się tak mówiło, że są traperami. I to byli ludzie w Ameryce Północnej, właśnie tak zwani traperzy, którzy polowali, tacy myśliwi trochę. To czemu oni się nazywali traperzy z nad Wisły? Bo oni nawiązali jednak do tego hasła rap, że raperzy. A sobie dodali to T z przodu i zostali traperzy. Ty raperzy. Traperzy, ty, tak. Raperzy. I traperzy to właśnie ci tacy myśliwi, oni chodzili, ci w Ameryce Północnej, oni chodzili w takich właśnie czapach. Takich futrzanych czapach z takim ogonem. Najczęściej to było szopa. Szopa, pracza. Taki ogon tu mieli przyczepiony do tej czapy. O, zabijali szopę pracze! No niestety. Tacy traperzy, bo zimno tam było i ubierali się właśnie w takie futra i w takie czapy futrzane. A dostaną za swoje ci traperzy z nad Wisły. No nie, traperzy z nad Wisły nie zabijali nikogo, żadnych szopów. O, dobrze, że nie pracze. A oni śpiewali głównie piosenki o królach Polski. Nie o szopach praczach. Nie, o szopach praczach nie, ale pamiętam, że było tam coś o pupie bobra. Tak. Dobra. Całujcie pupę. Ale też było... No i na koniec mam życzenie. Pocałujcie nas w siedzenie. Powiem wam, w tych piosenkach zawsze na samym końcu chodzi o to, żeby pocałować jakieś tam zwierzę w pupę. Albo ich. Albo tak, głównie ich. Głównie ich. Dokładnie. Na przykład pocałujcie nas tam, gdzie ja nie mam nosa, albo coś do tego. Pocałujcie nas tam, gdzie nie mamy nosa, albo coś do tego. Albo pocałujcie nas, gdzie w lato jest, nie, tam, gdzie w lato. O, jest, nie, coś tam, że to jedyne miejsce, co jest białe w lato, albo że to, co jest poniżej pleców, albo... No dobra, skończmy dyskusję o traperach z nad Wisły i zacznijmy ten odcinek. No dobrze, to... Kulturki. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Zygmuncie i kto tu rządzi? Ja. Zygmuncie, kto tu rządzi? Ja. Czyli kolejna książka z serii. Yo. Ale historia. Autorstwa? Grażyny Bąkiewicz. Grażyny Bąkiewicz. Bąkiewicz. Grażyny Bąkiewicz. Nie Bączek, Bąkiewicz. Skrót od Bąkiewicz. Czyli Bączek. No pytanie ciekawe. Zygmuncie, kto tu rządzi? Jestem też ciekawa, kto tym razem wyruszył w podróż w czasie. Julka. I kto jeszcze? Słoniu! I jeszcze najlepszy. Helka, Melka i Elka. Jej, największe. To są takie trzy szalone najlepsze koleżanki. Ja mam jedną książkę, gdzie opowiada Helka. Mhm. No, one są takie szalone. Czyli to Miolka opowiada? Tak, w tym ona lubi czytać książki, ale jest bardzo słabo w ortografii, bo mam coś bardzo śmiesznego. Jak oni pojechali na rod próbny, no to ona akurat trafiła
do szopy, zawsze ochrona Gamma i chroni, ale ona jednak stała się nagle widziana. Chłopak jeden ją zauważy, zapytał się, co ona tu robi i on właśnie próbował wymyślić coś ciekawego. I ona mu podpowiedziała, jak wymyślić, i ona przed plotem powiedziała, że zabije kogoś, kto wymyślił ortografię. I ona mu podpowiedziała przypadkiem, jak wymyślić ortografię. I on wymyślił ortografię i ona tak pomyślała, już wiem, komu podziękować. Co to był za chłopak? Taki po prostu, no po prostu pomocnik. A, to był pomocnik tego Jana Twardowskiego. A w ogóle to w tej książce oni podróżują razem z tym słoniem i razem z tym Janem Twardowskim. Kto to jest Jan Twardowski? Czarodziej. Ja muszę się dowiedzieć. Czarodziej! Pan Twardowski. Jest o tym jeszcze taka baśń chyba. No tak, jest taka historia, legenda. O panie, że on tak coś... Z kim on podpisał list? Że z takim diabłem i potem on miał jakby pojechać chyba do Rzymu. I on nie, go... on podpisał ten pakt z diabłem. Ten no, diabeł coś mu obiecał. Co? Że będzie bogaty pan Twardowski. To ja czytałam inny. Mamusiu, bo ja czytałam takie coś, że to było jakby chyba inny ten, ale to było o tym, że on podpisał taki ten diabeł miał mu służyć, dopóki on nie pojedzie chyba do Rzymu i on w końcu trafił do chyba takiej kawiarni albo restauracji i wszedł do, a ono się nazywało Rzym i potem, i potem on mógł wziąć jego duszę. Bo Twardowski myślał, że jest bezpieczny, bo sobie pomyślał, aha, tu cię diable mam, nigdy się do Rzymu nie wybiorę, tak? Tak. Bo diabeł mu powiedział, będę tobie służył, ale w momencie, kiedy przyjedziesz do Rzymu, będziesz musiał mi oddać duszę za to, tak? Mhm. Czyli, że już twoja dusza będzie należeć do mnie. A ten diabeł zaprowadził go do chyba do kawiarni, która... Karczmy. Do karczmy, która nazywała się Rzym. Tak, i ta karczma Rzym się nazywała i tak go diabeł przechytrzył i zabrał jego duszę. Dokładnie. Także trochę tutaj... Nie zabierać. Ten Twardowski był chciwy. Ale on tam był wielkim magikiem też, że przed tym też... No bo on dostał magiczną moc. On był alchemikiem takim, tak? Ale tak. On dostał magiczną, taką prawdziwą magiczną moc od tego diabła. A też w tej książce było też o tym, że on też strażował. W ogóle to powiem teraz, jakby nie powiem całej historii, ale taką rzecz, która była tak w połowie mniej więcej, taką ważną rzeczą tutaj, że jakby temu chyba Zygmuntowi Staremu, jakby umarła ta Bona, i tamta jego żona, no i wtedy złapali ich zbóje, tamten ich wóz, zabrali wszystko, ich wsadzili do więzienia i potem ich zabrano do zamku, bo oni podpisali takie coś, nie podpisali, umówili się, że on ich wypuści wolno, ten zbój, a to był szlachta, więc jakby miał prawo to robić. A nie określono go jako zbój, bo nie zrobili takiego, znaczy to nikt tego nie widział, bo to było w takim zacieśnym miejscu, oni tak specjalnie zrobili. I jeszcze obiecali, że nikt się o tym nie dowie. No i ten on miał zrobić taką sztuczkę z lustrem, jakby tam wyszła ta Bona i żeby ona powiedziała temu Zygmuntowi Staremu, żeby więcej dawał dla tych i żeby dał dużo pieniędzy dla tego i że... Na szlachty, tak? Tak. A on tak przechytrzył go ten Twardowski i zrobił takie coś, jakby ona wyszła i zrobił takie coś z tym lustrem, jakby ona wyszła i ona powiedziała, żeby nie słuchał szlachty, powybierał wszystkich zbójów i żeby powybierał wszystkich zbójów i chyba żeby czekaj, mamusiu. I żeby on starał się dobrze rządzić i jeszcze powiedział dlatego, że ten Zygmunt Stary ciągle płakał i jeszcze ona mu kazała sobie wybrać nową żonę. Mhm. Ona kazała. Ale to było po śmierci Bony? Nie, to po śmierci tej pierwszej żony. Której? Bo Bona była drugą jego żoną. A, no to tak. Ale ty mówisz o żonie Zygmunta Starego czy Zygmunta Augusta? Nie wiem, który to był?
Zygmunta tego drugiego. Chyba Augusta. Augusta, no bo Zygmunt August tak płakał po swojej stracie swojej drugiej żony, Barbary. A, to ta była. Tak, i on właśnie bardzo rozpaczał, bardzo płakał. Się tyle tych królów. I później miał trzecią żonę, Katarzynę. No tak, była dlatego, że ona go kazała w tym tak, lustrze. Tak, bo on był bardzo zakochany w tej Barbarze i bardzo, no, płakał za nią. Ale mnie zainteresowała właśnie ta żona Zygmunta Starego, bo on też miał dwie żony. Jego drugą żoną była Bona. Bona Sforza. Kto to była ta królowa Bona? Co? Ona była z Włoch. Tak, ona przyjechała do Polski z Włoch. I przywiozła włoszczyznę. Tak. I mówi się potocznie, znaczy tak mówi się, utarło się, że Bona przywiozła z Włoch między innymi włoszczyznę. Ona przywiozła dużo więcej rzeczy, bo mówi się, że ona przywiozła na polski dwór sztukę, język, obyczaje też z włoskiego dworu, który był taki bardzo rozwinięty. I Bona też Bona mówi się, że przywiozła jedzenie z Włoch, w sensie niektóre... Włoszczyzna. A co to jest ta włoszczyzna? To jest tamto taki zestaw do zupy, taki, że pietruka, marchewka, por chyba też. Seler, tak? Kapusta włoska. No. Ta taka pomarszczona trochę. To tak, to czasami jest ta... chyba jeszcze sałata? Nie, no. Nie, sałata nie. Nie, to nie sałata. Czasami tam cebula się tam albo... te liście selera, liście tak, pietruszki. Tak, że mi się daje też do sklepów taki cały zestaw po tak, prostu. Tak, że można sobie kupić taki zestaw i na tym się gotuje wywar pod zupę, na przykład pod rosół albo pod jakieś inne zupy. Pomidorowym się nie da zrobić. No, pod pomidorowi są potrzebne pomidory. Ale ogórkową chyba. No, ale pomidory podobno też właśnie za czasów Bony przyjechały do Polski. Pomidorki! Bo... nie cierpię pomidorów. No. Ale pomidory oryginalnie to nie są z Włoch, to wiecie. Skąd? To są z, jak nie, to one przyjechały też z wypraw. Wojennych. Nie, z odkrywców. Z Meksyku. Z Meksyku pomidory przyjechały. No dobrze, Bona Sforza, żona druga Zygmunta Starego. Z czym mam się jeszcze Zygmunt Stary? Co tam się jeszcze wydarzyło? No, że też ta żona, nie pamiętam która, albo raczej Bona Sforza, to oni tak bardzo wcześnie tego chyba syna koronowali, żeby nikt mu nie zabrał władzy. Tam. Zygmunta Augusta. Tak, żeby nikt mu szybko nie zabrał władzy. Tak, tak, żeby on na pewno został królem. I też pamiętacie pewnie, że oni też tam Wawel rozbudowali mocno, co? No chyba tak, tak. Tak, już tam stolica na Wawelu. I któryś z nich to chyba jeszcze walczył z krzyżakami? Tak, to znaczy tam był... A wygrał? Husy i no, krzyżacy się poddali, można powiedzieć. I był tak zwany hołd pruski. Jest taki wielki obraz też Jana Matejki. Jan Matejko to malował bardzo dużo obrazów. Przypomnę bitwę pod Grunwaldem, obraz Mieszka, Chrobrego, Kazimierza tego, tak, Jagiełły. Namalował właśnie poczet królów Polski. Czyli namalował portrety wszystkich polskich królów. Oprócz jednego. I też malował obrazy historyczne i takie ważne momenty z historii Polski. Bitwę pod Grunwaldem. On właśnie namalował. I bitwę pod Grunwaldem też. I on też namalował taki bardzo znany obraz, który się nazywa Hołd Pruski. I to jest właśnie taki moment, kiedy wielki komtur krzyżacki składa hołd w imieniu Prus właśnie Zygmuntowi Staremu. A Prusy to jest jaki kraj? To był taki wtedy kraj, Prusy. A teraz go nie ma. No teraz nie ma Prus. A ja myślałam, że Niemcy to... A kto... tak najbliżej. A kto dostał jakby tę ziemię Prus? No, wiesz co, część tej ziemi dawnych Prus jest teraz w Polsce, część jest w Niemczech, część jeszcze pewnie w innych krajach. Tu wszystko się bardzo zmieniały granice. Bo raz była były Polska... Prusy wschodnie, były no, Prusy bo raz zachodnie. Polska była wielka, raz mała. Tak, tak. Ale za czasów Zygmunta Starego była duża. I za czasów Jagiełły też była. Tak.
I za czasów Chrobrego była taka dość spora. Chyba nie, i Kazimierza Wielkiego, bo on chyba dwa razy wtedy, od wtedy powiększył. Tak, ale za Zygmunta Starego mówiło się też, że to był taki... Złoty wiek. Złoty wiek Polski. Że Polska była bogata, rozwijała się dobrze, rozwijało się mieszczaństwo, tak, czyli te miasta i też ci ludzie, rzemieślnicy w mieście i handlarze. Właśnie, handlarze, kupcy. Właśnie, a dlaczego to pytanie w ogóle, kto tu rządzi? Dlatego, że tam... Nie wiem, kto był? Oli, no trochę rządziła tam szlachta, trochę ci królowie, trochę ta królowa, a wcześniej ta królowa. To... Bonna. Była szlachta, szlachta też sobie wywalczyła takie prawo na początku panowania Zygmunta Starego. A, to tamto. Nic nowego, tak? Nihil novi. No, ale jeszcze było takie prawo, że... czekaj, ja sobie sama przypomnę. Było takie prawo, że jak oni powiedzieli to, to nic już nie mogło się stać, ale nie wiem za którego prawa. Liberum veto. Tak! Liberum veto! Oni pamiętam, że w którejś z tych książek, ale historia, oni przez cały czas gadali Liberum veto! Nie takie toś zebrane szlachty. Każdy pomysł. Liberum veto! No liberum niestety. Veto. Co to jest liberum veto? No to jest takie veto, które mieli, szlachta miała taki przywilej. Że jak chciała, padło no to zdanie, nie. To właśnie po prostu mówili, że nie. I wystarczyło, że jedna osoba to powiedziała i to prawo już nie przechodziło. Więc to było takie bardzo słabe, bo wystarczyło, że jedna osoba z całego zgromadzenia, tak? Wystarczy było jej zamknąć buzię. Powie to i koniec. I całe obrady na nic. Bo było liberum veto. To jest liberum veto? No właśnie, to jest takie prawo. Że co? No, że jedna osoba mogła zablokować jakieś ważne przepisy. Czyli szlachta mówię, liberum veto! Na przykład ktoś, powinniśmy dać chłopom i mieszczanom więcej praw. A ten liberum veto. No bo on nie chciał dać. A bo takie coś, nikomu. Powinniśmy zjeść więcej marchewek. Liberum veto, bo nie lubię marchewek. Tak. Na przykład. Powinniśmy zjeść więcej marchewek. Liberum veto, bo nie lubię marchewek. No właśnie, mogło tak być. Dobrze. Albo liberum veto. Że na przykład przyjedziemy tutaj z pandami. Liberum veto, nie lubię pand. Coś jeszcze pamiętacie z tego liberum veto? Ja jestem ciekawa, jakie mieli przygody z tym panem Twardowskim. No mieli też dużo chyba też... No i też on też pokazywał im też różne sztuczki, ale najpierw to on nazywał się przez cały czas inaczej. On nazywał się inaczej i próbował jakby tak troszeczkę oszukać tego słonia i tego. I potem się wyjaśniło, że on tak chciał tak ich tak prawdziwe troszeczkę, bo on uważał ich za dobrych przyjaciół bardzo jego. I po prostu nazywał się siebie tak, jak go nazywali w rodzinie w dawnym kraju. Bardzo ciekawe. Że tylko do przyjaciół jakby tak mówił do nich, że tak się nazywa. I tak się bardzo, ta Julka zawsze się tak sprzeciwiała tej, jak to się nazywa, tej Zuzce, jak oni się spotkali z tamtym drużyną Aleksa, to oni się też tak trochę zdziwili. Dlatego, że ona powiedziała, Jolka prosiła, żeby ona zlokalizowała pana Twardowskiego, a ona pokazała na tego, a ona tłumaczy jej, nie, to nie jest pan Twardowski, to przecież, nie pamiętam jak on się nazywał. A wiecie dlaczego ta Zuzka, dlaczego tam się pojawił ten temat tej ortografii? Dlaczego? No. Bo to był też taki moment, pierwszy, kiedy jakby zaczął zostać uznawany język polski jako polski, taki język, jako ważny język, bo ogólnie na dworach królewskich zazwyczaj posługiwano się w innych językach. Łaciński. No, włoski na przykład był takim językiem, który się pojawiał właśnie na dworach. Niemiecki. Nie, a hiszpański? Francuski. A hiszpański? A polski był takim językiem, który się, no nie mówiło o nim jako języku takim ważnym, tak? No, ale wtedy też prawdziwym. W czasach właśnie tego Złotego Wieku, tak zwanym czasie renesansu, takiego mocnego rozwoju,
też w całej Europie te języki narodowe zaczęły też, można powiedzieć, tak dochodzić do głosu. I w Polsce był taki też pisarz, autor, który się nazywał Mikołaj Rej. Mikołaj Rej. I Mikołaj. On właśnie powiedział, że Polacy nie gęsi i swój język mają. Tak? Czyli, że też ten polski język jest ważny i on też właśnie po polsku pisał. I też pamiętam, ty mówiłaś, Ola, tak, że ta dziewczynka lubiła książki. No. A to były też czasy, kiedy zaczęto drukować książki. Wiecie, jak wcześniej książki były? Jakie? Jak były książki drukowane, no nie powiem drukowane, jak były książki tworzone wcześniej? Jak? Przed czasem druku? Jak? Były przepisywane ręcznie. Były przepisywane ręcznie, czyli były pisane po prostu piórem, ręcznie. A dopiero właśnie w czasach renesansu taki pan, który się nazywał Gutenberg, skonstruował pierwszą maszynę drukarską. I chyba nie taka, jak my mamy teraz drukarską. Na normalnym. No nie, teraz to jest już takie automatyczne. Tamta była, wyglądała trochę inaczej. Musiałeś jeździć na rowerze. Ale właśnie taka prasa drukarska pozwalała na to, żeby książkę drukować po prostu szybciej. I musiałeś jeździć szybko na rowerze. I mogło powstawać więcej kopii, tak? Takiej książki. Czyli też wiedza mogła się szerzyć wśród ludzi. Więcej ludzi mogło się uczyć czytać, pisać. A była drukarka 3D? Nie było drukarek 3D, Olu. Ale myślę, że dlatego tam się pojawił ten temat tej ortografii i tych książek, bo to właśnie był ten czas, kiedy zaczęto książki drukować w Europie, no na świecie można powiedzieć, no ale to w Europie. Bo to był też taki czas wielu wynalazków, wielu naukowców. To był taki złoty wiek, nie tylko dla Polski. Nie tylko dla Polski. Był to wiek też takich, mówiło się, alchemików, czyli takich naukowców pierwszych, którzy kombinowali. I tam był taki pan, oni tam mówili bardziej na nich, który chciał wynaleźć złoto. No właśnie. Wtedy bardzo dużo ludzi myślało, tych alchemików myślało o tym, jak stworzyć złoto. Właśnie, zapomniałam powiedzieć o takim ważnym rzeczy. No i że on trochę zrobił takie płyn do szczurów. I on ciągle tak sprzedawał ten płyn do szczurów, bo to tak. Ale pamiętasz tam tą Marynę, że oni najpierw jechali i znaleźli taką dziewczynkę Marynę, która jakby jechała. Ona im opowiedziała, że ona uciekła z domu, dlatego że jej tata alchemik jakby robił sztuczne złoto. Mhm. I ona chciała uciec z domu, bo chciała się uczyć na medycynę. A potem jak oni byli na dworze kiedy, właśnie po tym chyba, i jeden z rycerzy na takim turnieju rycerskim upadł, no to ona szybko odbiegła i jakby go opatrzyła, bo on stracił przytomność i rozbił sobie głowę, no to ona go opatrzyła i potem król za to powiedział, że on jej za darmo da szkołę i jeszcze znajdzie jej kogoś do opieki tam obok. Super. W Krakowie. Super. No i to był jej tata. Nie, i potem ten tata, i potem ona, ta Jolka, dowiedziała się do tego taty i jeszcze ona pomogła mu załatwić taki interes, że ona powiedziała, zamiast tego jakby robienia tego sztucznego złota, to, że tam to pachniało tak, że odstraszało nawet szczury, on tak się ten, a tam bardzo potrzebowali akurat w tym miasteczku trudek na szczury. I on te swoje, te takie rzeczy na złoto wykorzystywał jako trucki na szczury i na tym zarobiłby więcej niż na tych złotych. No tak, tak. Ale to było właśnie bardzo popularne, też tacy obwoźni medycy, którzy sprzedawali różne medyczne takie preparaty. No tak, a potem jak ona mu o tym powiedziała, że tamta Marina pojechała do tego uniwersytetu, to jemu się okazało, że on tam będzie jechał sprzedawać te rzeczy i ona powiedziała, że ktoś tam musi się nią zaopiekować i on powiedział, że on jak tam pojedzie, no to może się nią zaopiekować, że on się zgłosi do tego króla. Jasne. No to powiedzcie mi, dziewczyny, kto tam rządził w końcu? No, troszeczkę szlachta, troszeczkę tam ci bogaci, trochę ci królowie, głównie chyba ci królowie. Już tak nie do końca król sam, prawda? No tak. Już to już były takie czasy. Takie połączenie króla ze szlachtą. W tych innych, nawet w tych późniejszych, jak ten był nawet tamten Stanisław August Poniatowski, to w ogóle już chyba prawie tylko szlachta rządziła.
to chyba 20% ten Staszek Audgus, a reszta to Szlachta. No, to będziemy na pewno o tym jeszcze rozmawiać. A tutaj faktycznie zaczęły się już takie czasy, że to już nie tylko król rządził, ale zaczęła do głosu dochodzić właśnie Szlachta. Czy macie coś ulubionego w tej części swojego? Nie, tak naprawdę nie. Mi się podobało, że oni tak różne rzeczy czarowali. I tam się wtedy też Jolka dowiedziała o tej swojej mocy, że jak ona uniosła rękę, to osoba, która chciała coś zrobić... Nie robiła tego. Nie robiła tego, po prostu zawracała. Nie, bo Aleks miał takie coś, że jak ktoś chciał coś zrobić, no to on zapominał o tym, a ona miała takie coś, że po prostu ktoś tego nie robił. Super. Że tak jakby pan dyrektor chciał wejść do środka, naciskał klamkę, ona uniosła rękę, on odwrócił się i poszedł w inną stronę. To może już się pożegnamy. Też tak myślę. Do kolejnej części na pewno was jeszcze zaprosimy. To już będą czasy, tak? Zygmunta Augusta? Nie Zygmunta Augusta. Stanisława Augusta. Stanisława Augusta Poniatowskiego. To już będą kolejne, tak? Tak, to kolejna będzie Staszek August Poniatowski. Super. Błoski, Bogiem Krostki. Staszek August Poniatowski. Nie był błoski, bo miał krostki. Być może. Tutaj miał także krostki. Na pewno sobie o nim porozmawiamy. Gdzie miał krostki Stanisław August Poniatowski? A na dzisiaj powiemy wam już... Tutaj. Okay. On miał na siedzeniu krostki. Maja, no wiesz? Mówimy jak traperzy. Dziewczyny zaczynają szaleć, zatem czas powiedzieć do usłyszenia. Następnym razem. Pa, pa. Do następnej piosenki traperów z Natodry.